Zapisz równanie prostej, której współczynnik kierunkowy wynosi 1 trzecia i która przechodzi przez punkt minus 12 i minus 14 trzecich. Równanie prostej w formie kierunkowej możemy zapisać tak: y równa się mx dodać b. Taka postać równania prostej nazywa się postać kierunkowa. m to współczynnik kierunkowy prostej, b to współrzędna punktu, w którym prosta przecina oś y. W zadaniu podany jest współczynnik kierunkowy jest równy 1 trzecia, czyli wiemy, że m równa się 1 trzecia, czyli możemy zapisać równanie naszej prostej tak. y równa się 1 trzecia x dodać b. Teraz zostało nam do wyznaczenia w jakiś sposób b, a b można wyznaczyć tak, że wiemy, że ta prosta przechodzi przez ten punkt, punkt o tych współrzędnych. O współrzędnych. Minus 12 i minus 14 trzecich, czyli kiedy x równa się minus 12, ten x równa się minus 12, to y równa się minus 14 trzecich. Zapiszmy to. Minus 14 trzecich równa się 1 trzecia razy, czyli współczynnik kierunkowy razy wartość zmiennej x w tym punkcie razy minus 12 i dodać b. Kiedy x równa się minus 12, to y równa się minus 14 trzecich. I wiemy też, że współczynnik kierunkowy naszej prostej wynosi 1 trzecia. M w tej postaci to nasz współczynnik kierunkowy. Teraz możemy z takiego równania wyznaczyć b. Po lewej stronie zostawię minus 14 trzecich bez zmian. Równa się 1 trzecia razy minus 12. 1 trzecia razy minus 12, czyli minus 4 Dodać b. Żeby po prawej stronie zostało teraz tylko b, możemy dodać 4 do obydwu stron równania. Chcemy się pozbyć tej minus czwórki z prawej strony równania, więc dodamy 4 do obydwu stron. Dodać 4 i tutaj dodać 4. I zostaje nam po prawej stronie tylko b, równa się, a po lewej stronie równania chcemy dodać 4 do. Minus 14 trzecich. Chcę, żeby obydwie dodawane liczby miały postać ułamka i miały wspólny mianownik. 4 to to samo co 12 trzecich, czyli 12 trzecich odjąć 14 trzecich. Przepisałem tylko 4 jako 12 trzecich. 12 przez 3 to 4, czyli 12 trzecich odjąć 14 trzecich albo inaczej minus 14 trzecich dodać 12 trzecich to będzie się równało. Mamy ten sam mianownik, 3, a w liczniku 12 odjąć 14 równa się minus 2. Minus 2 trzecie równa się b. Dostaliśmy z treści zadania wartość współczynnika kierunkowego, a współrzędną przecięcia osi y właśnie obliczyliśmy, wykorzystując te dane tutaj. Czyli równanie prostej jest takie. y równa się 1 trzecia x, wartość 1 trzecia, mamy z treści zadania, dodać b, b równa się Minus 2 trzecie. Zapiszę po prostu odjąć 2 trzecie. I to jest nasza odpowiedź w tym zadaniu.